Witam, witam. Siemano. Dzisiaj zrobimy opening. Będziemy otwierać zestaw kibica. Kupiłem tak. Okulary kupiłem. Kolejna rzecz, bez której no nie możesz się nazwać kibicem reprezentacji Polski. Musi być szalik. Musi być. Jest to must have. Jest jeszcze jeden widzowie element ważny. Patrzcie to. No i legit. Twój stary przed komputerem. Jestem gotów kibicować. Ja wiem, że Polska nie gramy, w sobotę gramy z Arabią Saudyjską i ich rozjemy. Ale Michał! Oni wygrali z Leo Messim i ale nie wygrają z Lewandowskim. Gdzie piwo? Nie mam piwa, ale możemy zrobić, czekaj. Wygląda to jak piwo? No wygląda w sumie. Ja mam pytanie, może ktoś z was wie. Ej, ten ziomek metro, on po prostu pokazuje palcem tam, gdzie jest metro? Metro! To co to jest? Jak k***a nie mam nóg? A to co to k***a jest? K***a jest? Co? K***a. Ej k***a. Mamon jednym shotem wyjaśnił wszystkie memy dotyczące wózka. No i z czego my się teraz będziemy śmiać? To są protezy. Narzeka, że ludzie go hejtują. Na przykład pisał na czacie uroka, że ludzie go hejtują, bo jakiejś dziewczynie kartę k***a graficzną oddał. Mamon jakby chciał, to by po prostu wstał, zrobił przysiad i wszyscy ludzie by od razu przestali kurwa żartować z wózka. Chyba, że... F***em gówno. Że tak? Czy ocenię dzisiejszy skład Korei? Mówisz, że bramkarz nazywał się Kim, obrońca nazywał się Kim, kolejny obrońca nazywał się Kim, jeszcze kolejny obrońca nazywał się Kim, jeszcze jeden nazywał się Kim, napastnik i ten to byli dwa Hwangi. Najważniejsze pytanie, jeżeli chodzi o skład Korei, kto jest Kim? To jest dobre pytanie. Kogo tu mamy? Roberta Lewandowskiego? Nie. Ratuj brata. Wiem, że jest z byłej Jugosławii, chyba z Chorwacji. Na Z chyba? Na pewno Kovic się kończy. Dla jakiej reprezentacji gra? A co? Jakiś aktor musi być. Nie wierzę, mać. Chcecie ciekawostkę? Islandia, mimo że w swojej nazwie ma słowo ice, lód, to praktycznie śniegu tam nie ma. Za to Grenlandia, która w nazwie ma green, ma bardzo mało zieleni, bo jest cała pod śniegiem. No i widzisz tu zieleń? Bo ja tu widzę tylko jakiś śniegu i jakieś pojedyncze trawy, a tak tam śniegu. A potem jest Islandia i mają zieleni. Czemu oni się nie zamienią nikami po prostu? Co to Dunaj? Rzeka? Tak jest, bardzo dobrze. I jaki kontynent? Polska. Grecja. Grecja. Ja. No. Ale ja aż nie dowierzam widzowie w pewnym sensie. Ja zawsze myślałem, że przynajmniej znajomość mapy Europy, podstawa wiedza, a ci ludzie k***a są jacyś z***ani. Zwłaszcza k***a ten ch***i, o ten. Jak Zeus ulepił ludzi z gliny, to jego z gówna zrobił chyba k***a. Z okazji świąt Bożego Narodzenia życzę ci dwóch Polaków w Teamie, prawda? Wander, amazing. Ale jak to nie jest Polakiem? No co ty opowiadasz? No co ty opowiadasz? Pozdro czat. Ja wam mogę dać lika. Chcecie lika? To mi multi wysyłał. To będzie BDS na tej nutce. Będzie BDS, Young Multi i BTO. Czterech kółkach, szybkie fury, drogi ciuchy, Fendi. Twoim typom nie podaję ręki. Hotel zmieniam szybko w trap house, to zabudowany wiesz mandat. Hotel zmieniam szybko w trap house, to zabudowany wiesz mandat. Skończyłem już pod lipskie. Palce znów mi są bibskie. Ty zoba kurczak. Ale sals. Niech przynajmniej to siądzie, no. Wy mówicie, o Brazylia, super, super. Tyle okazji, mając 50 minuta. Oho, niebezpieczny atak. Moich ch***. A czekajcie, no jak już oglądamy mecz, to oglądamy mecz. Czekajcie. Dźwięku też nie można mieć. Mordo. Dobra, to co, idziemy pograć w Minecraftcika chyba. Oliwia, gramy w Minecraft? Cię fajny secik zrobiłam. Tak? No, zobacz. Nie level. 30 level prawie. Czemu mi powiedziałaś, że się tepasz?
co to jest za muzyczka. Muszę się wyszaleć. Ona lubi pomarańcze. Oliwia, mam pytanie do ciebie. Lubisz pomarańcze? No, strasznie nie lubię, jak mi zadajesz takie pytania. Tu Ania leci utwór. Ona lubi pomarańcze, lubię kiedy na go tańczę. Więc z czystej ciekawości zapytałem, czy lubisz pomarańcze, bo na tą drugie to znam odpowiedź. Tak? No. Cześć widzowie. Słucham cię, mamo! Ja jak ja tego nienawidzę, k***a, widzowie. Zawsze przychodzi godzina 15:00, zaczyna się stream i nagle moja mamusia przypomina sobie o moim istnieniu. To jest niesamowite, k***a. Za każdym jednym razem przychodzi godzina 15:00 i moja mama mówi tak: k***a, ja mam syna, a zadzwonię do niego. Jak mnie to f***a. O k***a, dryszcie wysypał. Ja f***a. Apple oficjalnie wprowadziło te kurwa... Jeszcze matka do mnie tak! Prześlij mi jeszcze 30! Zaraz kurwa wezmę i se wyrwę włosy z łba i op***ę się na łysę od razu. Pokażcie mi ten film bok z daleka. Bo mnie strasznie to ciekawi. Nie wiem, czy widzowie też macie takie spostrzeżenie, ale ja uważam, że właśnie Nitro jako właśnie, nie wiem, tak kurwa mocno podupadł może? No ale tak no widać, że ta przegrana z unboxing... Czułem gówno. Ja też. Że ta przegrana z unboxalem, no k***a go zabolała trochę. Jeżeli chodzi o Nitro, ja uważam, że on ma strasznie dziwne community. Na przykład, jestem pewien, że na przykład w moim kierunku wypadły takie słowa, że na przykład ja powiem tak: no Nitro w tej sytuacji nie miał racji. I podaję jakąś tam argumentację. I od razu taki typowy widz Nitro, którego ja widzę na przykład Twitterze, to jest tak: on jakby chciał, to by cię kupił. To jest jedyny argument. Akurat uważam, że Nitro w życiu osiągnął o wiele więcej fajnych rzeczy niż pieniądze, k***a. Możesz mieć, nie wiem, super żonę, dziecko, jakieś sukcesy, k***a. Nie wiem, własną markę odzieżową ma bardzo dużą. Nie, że... Bo ma pieniędzy dużo i jak nie chciał, to byś nie kupił. O, są oficjalne skróty już tego meczu z Katarem. No to jest FIFA przecież! Ty tych z k***o! To jest gameplay z FIFA! Ale... Ej widzowie, chyba świat, galaktyka, wszechświat i układ gwiazd dają mi pierwszy znak, że mam zbyt gigantycznego kutasa. I wziął i mi k***a guzik p***nął, ten co mi kutasa trzyma. Widzisz? Znaczy, że mam za dużego k***a chyba już. Ojej. Ej, ja może napiszę do BetClicka, co? BetClicks, wiadomość. I co mam im napisać, żeby dali mi współpracę? Siema, chcecie dać kodzik dla widzów? Ej, a to wiecie, co musicie zrobić? Napiszcie na czacie: pozdrawiamy BetClick serduszko. To wtedy dam screena, to nie powiedzą tak: skrin ma zasięgi. O, pięknie zrobiliście. Dobra, tutaj jeden napisał, to tego akurat nie złapię w screena, dzięki. Jak kto nie odda, to nie wierzę w miłość. Który ch**i napisał, on nas zmusza? Nikogo nie zmuszam. Dobra, wysłano. Może odpowiedzą. Na streamki niego Zimera i poczytaj czat. Czemu jesteś harcerzem? Zapiszesz streama? Posikam się. Kin jedzie na Mazury. Co to FPS? Chłopy piszą, jest git, a chłop gra w 10 FPS-ach. Jest git. Strasznie trudne takie streamowanie. Jest git, ale mogło być lepiej. Ojejku! Jaki śliczny, ojoj! Jak się wystraszył! Ojejku, jaki o Jezu! Jakie ma łapki! Jaki śliczny! Baziki zwierzątka są super. Tylko szkoda, że on potem jak urośnie, to cię z***je. Jaka małpa zajebista. Siedzi z ogórka w p***a. Jaki ziomuś. Która? Ja bym sobie tego nie zaliczyła, bo to jednak jest... Widzowie, kurwa. Ej, w sumie spoko ficik na zimę. Jak wygląda mój fit zimowy, patrz. To jestem ja na co dzień, a to jestem ja w zimę. Dosłownie, tylko zakładam sobie taki k***a bezrękawnik i mam... Siema, 1,60 m, 80 kg, 7 cm. Czekaj, k***a. 1,60 m i 80 kg? No to nie tak źle. Daj najgrubszego i najniższego. Jak się skurczył, jup.
O k***a! Betclick do mnie napisał, czekajcie! Panowie z Betclicka mówią, że źle piszecie nazwy. Czekajcie, ten napisze tak. Już ich za to zwyzywałem. Nie no nie. Co mam napisać? Weźcie teraz wszyscy napiszcie. Pozdrawiamy Betclic. Bez kije na środku, na, znaczy na końcu. Już się poprawili XDD. Dobra, wysłano, zobaczymy czy coś odpowiedzą. Dobra widzowie, mam dla was 5 kodzików na 25 zł freebeta. O, ty jesteś gruba i ciężka. O Jezus, ty ważysz z 8 kilo. Zuzanko, ale ma estetycznie oświetlony kot. Co, już idziesz sobie? Powąchała was. Trzymajcie się, do zobaczonka i... Pa, pa.